Duchu Jezusa, uwalniaj nas od lęków i blokad. Daj nam w tym Słowie moc uwolnienia, byśmy byli zupełnie wolni, niczego nie bojący się, bez żadnej trwożliwości i lęków. Przyjdź, niech to Słowo nas uwalnia od wszelkich lęków i buduje naszą wiarę. Przez serce Maryi o to prosimy. Amen. W tym spotkaniu, siostry i bracia, chciałbym głosić Słowo Boże na temat zwycięstwa nad lękiem. To jest temat, który pewnie dotyczy wielu, wielu z nas. Zwycięstwo nad lękiem to jest ten dar, który Bóg chce ci dać. Lęk obok wiary dotyczy także naszego życia. Wiara jest twoim oczekiwaniem na to, że Bóg będzie wypełniać swoje słowo, otaczać cię miłością, rozlewać błogosławieństwo. Lęk za to z kolei jest oczekiwaniem na to, że przyjdzie na ciebie wszelkie zło. Lęk paraliżuje, ściska twoje serce i zawsze będzie cię otwierać na złego ducha. Wiara związuje cię z Bogiem. Lęk związuje mnie z samym sobą i ze złym duchem. Złym duchem, który cię okłamuje. Okłamuje cię o Bogu najpierw, okłamuje cię o sobie samym, o ludziach, o rzeczach, o zajęciach, o wszystkim dookoła, by człowiek został związany. A gdy już lęk zwiąże twoje serce, nie masz wolności. Nie masz tej swobody ducha. Ściśnięty, związany jesteś, prowadzony przez złego ducha. I w tym słowie i tego wieczoru Pan będzie uwalniać cię od wszelkiej trwogi, od lęków, które dotykają nas. Bo mamy różne lęki, różnego rodzaju lęki. Ale gdy ty je dopuścisz do swego serca, będzie się działo tak, jak się lękasz. Jeśli zaś twoje serce będzie pełne ufności, odwagi, siły, mocy, nic złego ci się nie stanie. Jeśli zaś będziesz się lękać, to czego się lękasz, przyjdzie na ciebie. To mówi Słowo Boże, nie ja. Księga Hioba 3,25 mówi tak. Spotkało mnie to, czego się lękałem. Widzisz? Spotkało mnie to, czego się lękałem. Bałem się tego, mówi Hiob, a jednak to przyszło na mnie. Czyli jeśli się czegoś lękasz, zapraszasz złego ducha i to właśnie, czego się lękasz, może przyjść na ciebie. Hiob wypowiadał modlitwę pełną lęku, nieszczęść i to przyszło na niego. Dlaczego? Bo jego serce otworzyło się na te różne nieszczęścia, których się bał. A ty masz Boga w swym sercu. Ty masz moc Ducha Świętego. Ty nie możesz i nie powinieneś się niczego bać. Ufać Bogu. Być w Bogu zakorzeniony. Chrystus ciągle na kartach Ewangelii mówi, nie lękajcie się. I Jan Paweł II, pamiętacie, gdy zaczynał misję, nie lękajcie się. I wciąż w Biblii słyszymy to słowo, nie lękajcie się. Do Maryi przychodzi anioł w zwiastowaniu i pierwsze słowo, nie lękaj się, Maryjo. Nie bój się. Jesteś dzieckiem Bożym. Nie bój się. Wierz tylko. Łukasza 8,49. Jezus mówi, nie bój się. Wierz tylko. Droga wiary to droga odrzucania i sprzeciwiania się wszystkim lękom. Ty jako dziecko Boże masz władzę, autorytet i moc i siłę dziecka Bożego. Ucznia Jezusa Chrystusa. Masz tą ponadnaturalną siłę, by się niczego nie bać. To łaska Boża daje ci tą siłę. Twoja godność dziecka Bożego daje ci odwagę, by patrzeć na wszystko na zewnątrz, naokoło ciebie, z ufnością dziecka Bożego. Tak idziemy przez życie, pełni siły i mocy. Święty Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza 1,7, nie dał nam Bóg ducha trwożliwości.
trwożliwości, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Święty Paweł mówi o duchu, o demonie trwożliwości, który ściska serce człowieka. Także człowiek zaczyna się bać nawet tego, co nie ma. Ale już na wszelki wypadek ja się tego boję. Co będzie jutro, pojutrze, co będzie w czasie tej rozmowy, co będzie w pracy, co będzie z matką, z ojcem, z dzieckiem, z synem, z córką. Demon trwożliwości. Na wszelki wypadek już ludzie się dzisiaj boją nawet tego, czego w ogóle nie ma jeszcze. Ale już ściśnięci lękiem, zniewoleni, związani, boją się na miesiąc do przodu, na pół roku do przodu, może coś się stanie. Pełni lęku, jeden wielki lęk. Jak można tak żyć? Gdzie tu jest wtedy wolność, radość, entuzjazm, siła, moc, pokój serca? Gdzie jest wtedy? Jezus tego nie chce. By Jego dzieci, by Jego uczniowie żyli w takich kajdanach. To jest zniewolenie. Jezus chce, by Jego dzieci, Jego uczniowie byli wolni. Mieli pokój serca. A więc powtarzam to słowo. Drugi do Tymoteusza 1,7. Nie dał nam Bóg ducha trwożliwości. Demona trwożliwości, który będzie nas związywał. Tego demona lęku. Ale dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. On jest w tobie. Ten duch. Duch Święty. Duch Dziecka Bożego. Duch mocy i siły właśnie. Mocy, miłości i siły, byś ty niczego się nie bała. Bo masz władzę, autorytet i moc od samego Boga jako dziecko króla wszechświata. Tak patrz na siebie. Dziecko króla wszechświata. Dlatego też żadnej bojaźni, żadnej tworzliwości, żadnej nieufności, podejrzliwości, trwogi, lękania się, nie wiadomo o co. Ty jesteś dzieckiem Bożym, dlatego mówi ci Bóg, bądź mężny i mocny, bo Chrystus jest w tobie. Jesteś ciałem Chrystusa. Jesteś Synem Bożym, Córką Bożą. Chrystus w tobie mieszka. Jesteś ciałem Chrystusa, cząstką Chrystusa. Dlatego też w tym słowie będę cię zachęcać do porzucenia wszystkich lęków, by się od nich uwolnić. Różne rodzaje mogą być lęków, ale wszystkie pochodzą od złego ducha. Na przykład lęk przed człowiekiem. Przed człowiekiem, bo on może mi coś zrobić. Przed tym, co on powie. Jak on zareaguje. Jak mnie potraktuje. Boimy się. Widzisz w pracy, w szkole, w sąsiedztwie, nawet w rodzinie. Niektórzy jedni drugiego się boją, ręce się trzęsą, sparaliżowani, bo co on powie, bo co ona powie, już lęk, lęk, lęk. Dlaczego ty boisz się człowieka? Co może ci zrobić człowiek? Bóg jest z tobą. Ty jesteś w rękach Boga. Jesteś kochany przez Boga. Kochana przez Boga. Dzieckiem Bożym jesteś. Co może ci zrobić człowiek? Ty masz tylko w Bogu trwać. Nic ci człowiek złego nie jest w stanie zrobić. Nic. Nic ani nikt. Strach przed człowiekiem. Czasami nas nawet tak bardzo hamuje, że chowamy się z naszą wiarą. Lękamy się o naszą wiarę. A mówi prorok Izajasz 51:12. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym? Jesteś dzieckiem Bożym, to dlaczego tak się boisz innych ludzi? Dlaczego? Bóg jest z tobą. Mówi Słowo Boże, ja jestem Pan twój Bóg, który gromi morze, tak iż się burzą jego odmęty. To jest twój Bóg, który jest w tobie, który jest z tobą. Nabieraj zatem odwagi, mocy, ufności, siły, by nie dać się niczemu zniewolić, związać. Demon zawsze będzie siał truciznę, żeby człowiek zaczął się bać.
Bać się ludzi, bać się o zdrowie. Niektórzy się już boją na wszelki wypadek, bo może na pewno, może zachoruje, może zachoruje. Nie ma, jest coś, nie. Zdrowy, całkowicie zdrowy, ale może zachoruje. Wsiada do samochodu, ręce mu się trzęsą, przykręcić kluczyka nie może, bo może będzie miał wypadek i już na zapas się boi. Lęk. Tak demon związuje nasze serca. Cokolwiek jest, na zewnątrz siebie pamiętaj, że człowiek, który może ci zagraża, on jest zawsze mniejszy od Boga, który jest ponad niebem i ziemią. Boimy się czasem tak bardzo ludzi, ale pamiętaj, ten człowiek jest mniejszy od wszechmocnego Boga. Zestawiaj cokolwiek jest na zewnątrz siebie, cokolwiek próbuje cię wystraszyć z Bogiem wszechmocnym, który jest ponad niebem i ziemią. Zestawiaj z tym. Porównuj z tym. Jeśli tak popatrzysz wtedy na to wszystko, pomyślisz tak, no przecież Bóg Wszechmocny panuje nad całym światem. On ma moc. On ma siłę. A wszystko inne jest wobec Niego małe, proste, marne. Mówi Słowo Boże do proroka Izajasza. Czy myślisz, że dla mnie jest coś trudne? Czy myślisz, że dla Twojego Boga jest coś trudnego? Że myślisz, że dla Twojego Boga jest coś, co przekracza Jego możliwości? Widzisz, Ty w tego Boga wierzysz. Nie bój się zatem niczego. Trwaj w Bogu. Ufaj Bogu. Walcz Jego mocą. Walcz Jego modlitwą, Jego słowem. Przeciwstawiaj się tym złym myślom, które do Ciebie będą przychodziły. Złe myśli, by bać się człowieka, by bać się różnych sytuacji. Odrzucaj te złe myśli. Jak Jezus, idź precz, szatanie. Odrzucaj, jak Jezus mówi, nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Myśli Twoje, gdzie krążą, za czym one idą. Przeciwstawię się tym złym myślom i trzymaj się Słowa Bożego. I przypominaj sobie wtedy tę sytuację, co na ten temat mówi moje Słowo Boże. Co Słowo Boże mówi na ten temat? I opieraj się na Słowie Bożym, by Twoja siła była w Jezusie, w Słowie Bożym. Ile jest takich trosk, siostry i bracia, o różne te sprawy doczesne, materialne, o jedzenie, o zajęcia, o dach nad głową, o branie i tak dalej, a Jezus mówi, nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, co macie pić, czy macie się przyodziać. Bóg wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Bóg się zatroszczy o każdy szczegół Twojego życia. Ufaj Jemu, módl się, współpracuj z Nim. Nie martw się o to. Bóg się o wszystko zatroszczy. Jesteś w Jego rękach. Czy możesz chociaż chwilę dołożyć do życia swojego? Pyta Jezus. Nie. Mówi Jezus, wie Ojciec, czego Wam potrzeba. Wpierw zanim Go poprosicie. I Twoja wiara właśnie na tym polega, że ufasz, zawierzasz i dajesz się prowadzić Panu Bogu. Więc nie bądź niespokojny o jutro, o pojutrze, co przyniesie ten dzień. Nie bądź niespokojna. Ufaj Panu. On wie. Wszystkie włosy na głowie są policzone. On wie wszystko. Mówi, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. A o te wróble troszczy się Pan. Ojciec wie, czego Wam potrzeba. Dlatego tak podchodź do tej rzeczywistości też doczesnej. Jezus mówi, starajcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Wam przydane. Odrzucaj wszelki lęk. Niektórzy się martwią, lękają się, czy znajdę pracę. Znalazł pracę, już pracuje parę lat, zapomniał, że nie miał, a już się martwi, na pewno ją stracę. Już martwi się, już lęk, bo może tego dnia, w tym tygodniu ją stracę i co będzie dalej? A pytam się, wskazuje coś na to? Coś ci zagraża? Nie, ale już się boję. Na wszelki wypadek się boję. Demony lęku związują nasze serca. Widzisz? Że się boimy, wpadamy w lęk demoniczny nawet przed tym, czego zupełnie nie ma. Udręka potem. Związanie i zniewolenie. Albo lęk o to, co inni pomyślą. Jak wypadnę w ich oczach. Jak mnie odbiorą. Popatrzą się. Coś sobie pomyślą. A co mnie to obchodzi, co pomyślą? Ty masz myśleć, co Bóg o tobie myśli. Co Jezus o tobie myśli. Co Ewangelia myśli o mnie.
co Ewangelia mówi o mnie, a co mnie obchodzi opinia innych, tak? Jezus mówi, popatrz, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja. Więc trwaj przy Jezusie, ufnie, odważnie, zdecydowanie i nie bój się, co inni pomyślą, bo ty nie idziesz drogą przypodobania się do tego świata. Żeby się światu przypodobać, żeby świat cię lubił. Jezus mówi, gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, świat was odrzuca, nienawidzi was. Dlaczego? Bo ty płyniesz pod prąd. Pod prąd zgnilizny tego świata. Idziesz za Bogiem. Dlatego nigdy nie myśl, że się będziesz przypodobać. Nie. Mówi słowo w Dziejach Apostolskich, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To jest twoja droga. Siostry i bracia, troski, lęki. Ileż jest takich rodzin, ja widzę lęki o dziecko, o syna, o córkę. Co z nim będzie? Co będzie z jego zdrowiem? Czy on skończy tą szkołę? Czy on znajdzie jakąś pracę? Lęk o dzieci. Lęk chorobliwy o żonę. Lęk chorobliwy o męża. Czemu nie napisałeś? Czemu nie zadzwoniłeś? Ciągle musisz pisać, ciągle musisz dzwonić, wszystko musisz kontrolować. Lęk, lęk, lęk. Potem lęk o rodziców. Co będzie z rodzicami? Co będzie z ich starością? Różnego rodzaju lęki i zobacz, jak ludzie są dzisiaj zniewoleni. Uzależnieni. Człowiek dla człowieka staje się bożkiem. Brakuje nam wolności. Zaufania, oddania się Bogu. To wszystko jest w rękach Boga. Twoje dzieci, twoje małżeństwo, rodzice, wszystkie osoby, przyjaciele, znajomi są w rękach Boga. Bóg nad wszystkim panuje. Bóg wszystko kontroluje. Bóg ma wszystko w swoich rękach. Nie lękaj się. Przestań się lękać. Przestań się martwić, zamartwiać, zagnębiać o to, co będzie z twoimi krewnymi, znajomymi, przyjaciółmi. Inny rodzaj lęku, to jeszcze jest taki lęk o świat. Ojejku, gdzieś trzęsienie ziemi, nie wyjdę z domu, bo się boję. Dowiedział się ktoś o jakiejś wojnie, już zaraz lęk, a Jezus mówi, będziecie słyszeć o wojnach. Będziecie słyszeć o wojnach. Mówi u Mateusza 24,6, nie trwóżcie się tym, nie trwóżcie się tym. Niech cię nic nie przestrasza. Niech cię nic nie wybija z tej jedności z Bogiem. Jaka jest odpowiedź? Ufność. Ufność. Zaufanie. Zaufanie w Bożą opiekę. Wyobraź sobie Ojca Boga, który trzyma cały świat na swoich rękach. Trzyma ciebie na swoich rękach. Jak mówi słowo, wyryłem cię na obu mych dłoniach. Tak kocha cię Bóg. Nigdy nie zapomni o tobie. Kocha cię jak najlepszy ojciec. Przestań się w końcu lękać. O siebie, o innych, o świat, o wszystko. Jesteś dzieckiem Boga. Masz autorytet, władzę i moc. I godność dziecka Bożego. Syna i córki, króla wszechświata. Tak kocha cię Bóg. A prorok Ozeasz, 11 rozdział, przybliża ci jak czule, jak delikatnie. Mówi, że jest jak ten, który podnosi do policzka niemowlę. Przytula je, pieści je, całuje je. Tak kocha cię Bóg. Zaufaj mu. Zaufaj miłości Bożej. Zaufaj w Bożą opiekę nad całym twoim życiem. Zaufaj w prowadzenie Boże. Wszechmoc Boga. Zaufaj Bogu. Ponieważ grzech nieufności jest największym grzechem naszym. Jezus mówi do świętej Faustyny w Dzienniczku, grzechem, który najbardziej rani moje serce, jest nieufność. Nieufność. Ufaj swojemu Bogu. Ufaj swojemu Ojcu. On troszczy się o ciebie. On wszystko wie, czego ci potrzeba. Tak przeżywaj każdy dzień. Jestem twoim dzieckiem. Ufam, zdaję się na ciebie. Ty mnie chronisz, bronisz,
prowadzisz, zabezpieczasz moje życie. Nic mi nie może się stać. Niczego się nie lękam, bo Ty jesteś ze mną. Maryjo, prowadź nas w tym zaufaniu, przezwyciężaniu, przeciwstawianiu się wszystkim lękom, by nasza wiara była mocna, silna, oparta na Słowie Jezusa. Byśmy przezwyciężali każdą formę lęku, związania, skrępowania, aby nasz wzrok był utkwiony tylko w Jezusie, na Nim oparty, z Nim zjednoczone nasze serca. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.